W średniowieczu początkowo obowiązywała zasada, że państwo jest własnością władcy, dlatego dysponował on całą ziemią, równocześnie będąc opiekunem wszystkich mieszkańców. Chcąc zapewnić sobie lojalność najbliższego otoczenia oraz zagwarantować jego udział w wojnach prowadzonych przeciw sąsiadom, władca rozpoczął proces przekazywania ziemi przedstawicielom dworu i duchowieństwa. Króla lub księcia przekazującego ziemię nazywano seniorem, a osobę przyjmującą ziemię wasalem. Wasal, w zamian za obietnicę służby wojskowej na każde wezwanie seniora, oprócz ziemi otrzymywał również od niego obietnicę opieki i ochrony. W ten sposób senior, pozbywając się ziemi, której miał w nadmiarze, zyskiwał wojowników, którzy za własne pieniądze kupowali broń, wyposażenie oraz wyżywienie dla siebie, jak i własnych ludzi, którzy szli z nimi na wojnę. Sprzeciwienie się seniorowi było uznawane za zdradę. Ziemię, którą otrzymywał wasal od seniora, określono mianem lenna, z łacińskiego feudum. Dlatego średniowieczne społeczeństwo, w którym funkcjonowali seniorzy i wasale, określa się mianem społeczeństwa feudalnego. Przekazanie lenna miało najczęściej charakter uroczysty i odbywało się w ramach ceremonii określanej mianem hołdu lennego. Otrzymane przez seniora lenno było dziedziczne i przechodziło na potomków wasala wraz ze wszystkimi obowiązkami wynikającymi z jego posiadania. Tak zwana drabina feudalna to system zależności pomiędzy poszczególnymi seniorami i wasalami, bo w tym systemie mogła zaistnieć taka sytuacja, że senior jest równocześnie wasalem zamożniejszej osoby. Na szczycie tej drabiny stał władca, któremu podlegali jako wasale możnowładcy świeccy i duchowni. Poniżej znajdowali się rycerze, którzy byli wasalami możnych. Na samym dole drabiny znajdowali się chłopi, którzy podlegali właścicielom ziemi, którą uprawiali. Między rycerzem a chłopem nie obowiązywał hołd lenny. Jednym z uprawnień władców było przyznawanie, czy to poszczególnym osobom, czy całym zbiorowościom, przywilejów, czyli szczególnych praw. Doprowadziło to do powstania w średniowiecznym społeczeństwie stanów, czyli grup, które różniły się prawami i obowiązkami. Najwięcej przywilejów miało duchowieństwo, które było zwolnione z większości podatków i podlegało sądownictwu kościelnemu, a nie królewskiemu. Drugi stan, rycerstwo, które z czasem przekształciło się w szlachtę, miało prawo do posiadania ziemi i pełnienia ważnych funkcji państwowych. Kolejny stan, czyli mieszczaństwo, zyskało prawo do samorządu, czyli samodzielnego zarządzania miastem kosztem danin płaconych jego właścicielowi. Najliczniejszy stan z najmniejszą ilością uprawnień stanowili chłopi, którzy w zamian za daniny na rzecz seniora mogli uprawiać ziemię, ale dodatkowo zobowiązani byli pracować kilka dni w roku w majątku swojego pana. Rycerze byli tą grupą społeczną, która nadała właściwie rys charakterystyczny epoce. Ich podstawowym zadaniem było pełnienie służby wojskowej na rzecz seniora, zarówno w wojnach obronnych, jak i agresywnych. W trakcie trwania epoki powstał ideał rycerza, czyli wyobrażenie, jakie cechy powinien posiadać ten wojownik. Zaliczono do nich te, które były ważne na polu walki, czyli odwagę, zdyscyplinowanie, siłę fizyczną, odporność na ból i zmęczenie. Dochodził do tego zestaw cech i zachowań zawierających się w kodeksie honorowym. Rycerz miał być prawdomówny, szlachetny, pobożny, walczyć w obronie wiary chrześcijańskiej, bronić najsłabszych. Majątek rycerza stanowiła ziemia, którą otrzymał od seniora we władanie oraz wszystko, co na niej wypracował za pośrednictwem obrabiających ją chłopów. Najbogatsi rycerze zamieszkiwali zamki, które oprócz funkcji mieszkalnych miały również zadania obronne. Rycerzem mógł zostać tylko syn rycerza. Rody rycerskie posiadały własne herby stanowiące znak rozpoznawczy oraz źródło dumy. Droga do tego stanu dla przedstawicieli innych grup społecznych była niezwykle trudna. Chłopiec, który w przyszłości miał być rycerzem, od 7 roku życia służył na dworze swego seniora jako paś. Jego zadaniem było pełnienie funkcji służącego i równoczesna nauka dobrych manier. Od około 14 roku życia paś mógł zostać giermkiem, czyli pomocnikiem rycerza. Dbał on o jego broń, wyposażenie oraz wierzchowca. Pod okiem rycerza giermek uczył się walczyć zarówno zespołowo, jak i indywidualnie. W czasie bitwy giermek bezpośrednio wspierał rycerza w walce. Po dłuższej i wiernej służbie giermek mógł dostąpić zaszczytu pasowania na rycerza. Przeradzało się to z reguły w dużą uroczystość o charakterze zarówno kościelnym, jak i świeckim. Najpierw całą noc giermek spędzał na samotnej modlitwie w kościele. Całą ceremonię rozpoczynała msza, a następnie przed obliczem władcy lub możnego świeckiego czy duchownego giermek składał przysięgę. Otrzymywał pas rycerski wraz z mieczem, stąd nazwa całej ceremonii pasowanie, oraz ostrogi rycerskie.
Całość uroczystości zamykała uczta, której często towarzyszył turniej rycerski. Kompletny ekwipunek rycerski był niezwykle drogi. Jego wartość sięgała często kilku wsi. Dlatego tak rzadko spotykają go archeologowie w trakcie badań archeologicznych, gdyż niezwykle pieczołowicie po walce zabierano go z pola bitwy. Jednak jego cena wcale nie doprowadzała do sytuacji, że rycerze na tym ekwipunku oszczędzali. Starano się kupić jak najlepsze wyposażenie, odpowiednie do zamożności kupującego, gdyż w końcu to właśnie od niego zależało życie rycerza na polu bitwy. Najdroższym elementem był koń bojowy, specjalnie hodowany i często szkolony. Pamiętać należy, że najlepszym rozwiązaniem było posiadanie dwóch takich wierzchowców, by można było je podmienić w trakcie walki, gdy pierwszy się zmęczy. W walce konnej w pierwszym starciu główną bronią rycerza była kopia, która przy dużej prędkości pędzącego konia i masie jego oraz jeźdźca gwarantowała bardzo dużą siłę uderzenia. W walce w zwarciu główną bronią był miecz, będący równocześnie oznaką statusu społecznego, gdyż tylko rycerze mogli posiadać tego typu broń. Rycerz był wojownikiem ciężko zbrojnym. Przez cały okres średniowiecza jego ciało skrywał pancerz. Początkowo był on wykonany z metalowych kółek i nazywał się kolczugą, która w swojej ostatecznej formie przykrywała prawie całe ciało rycerza. Później kolczuga zaczęła być zastępowana przez zbroję płytową, wykonaną ze sztywnych, kutych płyt metalowych. Uzbrojenie ochronne przez całą epokę uzupełniał hełm, który w ostatecznej formie przykrywał całą twarz wojownika, oraz tarcza, która od pełnego średniowiecza była również elementem rozpoznawczym, gdyż umieszczano na niej herb rycerza. Miasta w średniowiecznej Europie funkcjonowały pierwotnie na terenach dawnego Cesarstwa Rzymskiego. We wschodniej części kontynentu dominowały niewielkie, otwarte osady, które z biegiem czasu zaczęły być uzupełnione przez nieduże grody, czyli osady obronne, wzniesione w trudnym do zdobycia miejscu. Wraz z upływem czasu przy klasztorach, grodach i zamkach zaczęły powstawać osady rzemieślników, czyli osób zajmujących się wytwarzaniem przedmiotów codziennego użytku, takich jak kowale, garncarze czy krawcy. Nadmiar wyprodukowanych przez nich towarów, których nie wykorzystała lokalna społeczność, sprzedawane były kupcom, którzy następnie podróżując z osady do osady, sami sprzedawali je z zyskiem. Proces powstawania miast nie był oczywisty. Część powstawała na skrzyżowaniu dróg, by ułatwić wymianę handlową, część powstała z przekształcenia się osad przy wspomnianych wyżej klasztorach czy zamkach, zaś pozostałe powstawały jako decyzja właściciela ziemi, który lokując miasto pragnął szybszego rozwoju tego regionu. Lokacja to utworzenie miasta lub wsi poprzez umowę władcy z zasadźcą, czyli osobą, która zobowiązała się zorganizować osadników i zbudować same miasto czy wieś. Umowa obejmowała prawa i obowiązki przyszłych mieszkańców, układ placów i ulic, czy dni, w których można było organizować jarmarki. W nowo założonym mieście zasadźca zostawał wójtem. Stawał on na czele osady, był lennikiem właściciela ziemi i podobnie jak rycerze był zobowiązany do pełnienia służby wojskowej na rzecz seniora. W swoim mieście miał liczne przywileje, spływała do niego część podatków czy kar sądowych płaconych przez mieszczan. Z biegiem czasu część miast uzyskała niezależność od pana ziemi, jednak nadal płaciła względem niego podatki. W ten sposób ukształtował się samorząd miejski. Mieszczanie ze swojego grona wybierali radę miejską, która tworzyła wewnętrzne prawa miasta, a ze swojego grona wybierała burmistrza, który był najwyższym urzędnikiem miejskim. Mieszczanie mieli prawo do własnego sądu nazywanego ławą miejską. Oczywiście zasiadali w niej najbogatsi z nich, co prowadziło do licznych konfliktów. Żyjący w miastach rzemieślnicy danej specjalności funkcjonowali w ramach cechów. Organizacja ta regulowała wielkość produkcji, dbała o jej jakość, jak i kontrolowała kształcenie kandydatów do zawodu. Kupcy, podobnie jak rzemieślnicy, tworzyli własne organizacje zawodowe, które miały chronić ich interesy oraz zapewnić bezpieczeństwo na szlakach handlowych. Miasta średniowieczne często były otoczone murami obronnymi wykonanymi z kamienia lub cegły. W momencie zagrożenia były obsadzane przez żołnierzy oraz uzbrojonych mieszkańców, najczęściej przedstawicieli cechów. Najsłabszymi punktami w murach były bramy, dlatego czasem zabezpieczano je dodatkową budowlą, barbakanem. Punktem centralnym każdego miasta był rynek, czyli centralny plac, na którym w dzień targowy handlowano.
Na rynku czasem funkcjonowały sukiennice, czyli hale targowe, i tu również znajdował się ratusz, czyli siedziba władz miasta. Miejskie ulice były wąskie, nieoświetlone, a domy najczęściej pozbawione były kanalizacji, więc wszystkie nieczystości wyrzucano na ulicę. Na wsiach dominowała zabudowa drewniana. Chaty były ubogie, najczęściej jednoizbowe. Na polach siano przede wszystkim zboża, a uprawę prowadzono według metody trójpolówki. Polegała ona na podzieleniu pola na trzy części. Na pierwszej siano zboża wiosną, na drugiej jesienią, a trzecia część przez cały rok odpoczywała. Po upływie roku każda część przyjmowała nową rolę, dzięki czemu unikano wyjałowienia ziemi. W średniowiecznej Europie kościół odgrywał ogromną rolę. Wpływał na codzienne życie ogromnych rzesz wiernych, którzy, by dostąpić zbawienia, starali się żyć zgodnie z regułami wiary chrześcijańskiej. Duchowieństwo wywierało przemożny wpływ na edukację, dyplomację, a w pewnych okresach i na politykę poszczególnych państw i całego kontynentu. Duchowieństwo było też najlepiej wykształconą grupą społeczną tych czasów, a język łaciński, będący językiem liturgicznym, był równocześnie językiem dyplomacji. Na czele Kościoła katolickiego stał biskup Rzymu, czyli papież, od którego zależało m.in. wyrażenie zgody na koronację władcy. Od początku średniowiecza zaczęły powstawać zakony, czyli wspólnoty religijne, których członkowie składali śluby posłuszeństwa, celibatu, czyli rezygnacji z życia płciowego, i ubóstwa. Mnisi nie zakładali rodzin, nie posiadali własnego majątku i byli zobowiązani do bezwzględnego posłuszeństwa względem władz zgromadzenia. Całe życie poświęcali modlitwie, pracy na rzecz zgromadzenia i służbie innym ludziom. Siedzibami zakonów były klasztory. Na czele zgromadzenia w klasztorze stał opat. Życie w klasztorze płynęło zgodnie z zasadami zapisanymi w regule zakonnej. W ciągu dnia około 8 godzin poświęcano na pracę, a każdy zakonnik posiadał określone zadania czy funkcje do spełnienia. Resztę dnia spędzano na modlitwie, studiowaniu Pisma Świętego i na odpoczynku. Jako jeden z pierwszych powstał zakon benedyktynów, założony w VI wieku na górze Monte Cassino we Włoszech przez świętego Benedykta. Drugim popularnym zakonem początku średniowiecza byli cystersi. Oba zakony koncentrowały się na prowadzeniu szkół i szpitali oraz na badaniach naukowych. Z racji tego, że nie znano jeszcze druku, bardzo dużą rolę odgrywali przepisujący książki kopiści. Przepisanie jednej pozycji czasem zajmowało całe miesiące, a często i lata. W XIII wieku powstały zakony żebracze, które utrzymywały się jedynie z tego, co otrzymały od wiernych. Była to reakcja na postępowanie części duchowieństwa, które koncentrowało się na gromadzeniu bogactwa i angażowaniu się w politykę. Ideę tę stworzył święty Franciszek z Asyżu, który założył zakon franciszkanów. Miał on charakter zakonu żebraczego i wędrownego. Jego członkowie chcieli żyć i głosić Słowo Boże według wskazań Jezusa. Do ludzi zwracali się prostym i zrozumiałym językiem, co przysparzało im zwolenników i przyczyniło się do wzrostu popularności. Kolejnym zakonem tego typu byli dominikanie. Pierwotnie całość edukacji kontrolowana była przez duchowieństwo. W szkołach przykościelnych kształcono przede wszystkim przyszłych duchownych, ucząc ich łaciny, śpiewu liturgicznego i modlitw. Dalsza edukacja przebiegała w szkołach katedralnych i przyklasztornych. Z biegiem czasu rozwijające się struktury średniowiecznych państw potrzebowały coraz liczniejszych i wykształconych urzędników. Stąd zaczęły powstawać pierwsze uniwersytety. Nauka odbywała się tam po łacinie, a większość początkowej kadry stanowili duchowni, co z biegiem czasu zaczęło ulegać zmianie. Edukacji na średniowiecznych uniwersytetach podlegali tylko chłopcy. W czasach średniowiecza sztuka była zdominowana przez religię. Jej zadaniem było przybliżanie zwykłym ludziom wiary, tłumaczenie jej oraz głoszenie chwały Bożej. Sztuka średniowiecza miała nie tylko zachwycać, ale i uczyć. Liturgia głoszona po łacinie była niezrozumiała dla szerokich mas społeczeństwa. Dlatego szeroko rozumiany obraz tworzony przez sztukę pełnił funkcję współczesnego komiksu jako przekazu prostego i łatwego do przyswojenia. Takie dzieła nazywano po łacinie Biblia Pauperum, czyli Biblia dla ubogich. Czasy pełnego i późnego średniowiecza były zdominowane przez dwa style architektoniczne.
romański, który dominował od X wieku, oraz gotycki, którego największy rozwój przypadł na okres od XIII do XV wieku. W stylu romańskim głównym budulcem był kamień. Mury były grube, a okna w nich małe i wąskie, gdyż budowle romańskie, również kościoły czy klasztory, miały równocześnie pełnić funkcje obronne. Wysokie wieże pełniły funkcje obserwacyjne i wzmacniały obronę budowli. Do ścian budowli często dobudowywane były apsydy, czyli półokrągłe pomieszczenia, w których umieszczano ołtarze. Do budynków prowadziły drzwi, obramowane zdobionymi w płaskorzeźby portalami. Łuki wewnątrz budowli miały kształt półkola. W stylu gotyckim głównym budulcem stała się cegła. Mury były wysokie i strzeliste, podobnie jak okna, które wpuszczały do budynku dużo światła. Okna o charakterystycznych, ostrych łukach często wypełniane były witrażami, czyli wykonanymi z kolorowego szkła ozdobami, przedstawiającymi wątki roślinne lub biblijne. Nad wejściem do świątyni czasem umieszczano rozety, czyli duże, okrągłe okna. Wysokie wieże symbolizowały dążenie człowieka do spotkania z Bogiem. Charakterystycznym elementem świątyń gotyckich były łuki oporowe, które przenosiły ciężar ścian na przypory, dzięki czemu wysokie ściany gotyckich budowli nie musiały być tak masywne jak w stylu romańskim. Sztuka epoki średniowiecza to nie tylko piękne ołtarze, takie jak dzieło Wita Stwosza znajdujące się w kościele mariackim w Krakowie, w którym największe figury mają po 2 metry, ale także ołtarz franciszkański w Toruniu, czy misternie wykonane przedmioty liturgiczne, takie jak relikwiarz świętego Zygmunta. Charakterystycznym elementem sztuki średniowiecznej są umieszczane w księgach miniatury, czyli ręcznie wykonane ilustracje mające wzmocnić odbiór księgi.